meldować, kto gotowy. Chciałbym widzieć, kto bierze udział w dzisiejszym treningu. Bardzo proszę o potwierdzenie i za chwileczkę zaczynamy dzisiejszy trening. No mam nadzieję, że już wszyscy są gotowi. Także witam na dzisiejszych zajęciach. To zaczynamy. Stawaj, Kuba. Muszą mi dać Rej, Os, Sezam, wyprostować się. Mokso, zamykamy oczy i bardzo luźno oddychamy. Kemo, otwieramy oczy. Szamini, rej. Os. Szihani, rej. Os. Kani, rej. Os. Kirotsu. Rej. Os. Mam nadzieję, że wczoraj zrobiliście sobie sami trening. No ja byłem w pracy, nie mam możliwości, żeby poprowadzić tam zajęcia, ale dzisiaj razem sobie poćwiczymy troszeczkę. Troszeczkę się rozgrzejemy, łapki z przodu i luźno biegniemy. Ok, wystarczy. Luźno biodra. Drugą stronę. Na boki. Rozcieramy jedno kolano. Drugie kolano. Ok, idzie ręka. Shiro. I dalej. Shiro. Midzi. Naciągamy. Dajemy rękę za łokciem. Mocno rozciągamy bark. Rozluźniamy. Druga strona. I moje ręce na zmianę. Shiro. Ok. Jeśli mamy parę, to w parach. Jeśli nie, to ćwiczymy indywidualnie. Za łapki. Obracamy się raz w jedną, raz w drugą stronę. Odchylamy plecy mocno. Robimy taki mostek. Nie tylko prosto plec. Robimy mostek. Troszkę dalej. Odchylamy się tyłem do siebie i klaszczemy łapki w drugą stronę. Ok, wystarczy. Lekki wykrok. Bardzo luźno, niewysoko. Ważne, żeby kolano było prosto i palce były do góry. Liczę. Idź. Ti, san, si, to, ruk, syć, prosto kolano, chodź, z wydechem, pio, to, i druga noga, idź, ti, san, si, to, ruk, syć, chodź,
Cuf. I luźno biodra. Drugą stronę. Stajemy w szerszym rozkroku, tak jak do kibadaci. Plecy wyprostowane, ręce z tyłu. Ja będę liczył tempo. Tempo idź. Jak najniżej. Teraz pochylamy tułów. Tempo ni, wracamy. Nie tułów prosto. Pochylamy, żeby obniżyć troszeczkę biodro. Stopę staramy się trzymać na wprost. I liczyć. I. Idź. I. Jeżeli komuś jest ciężko, podpiera się. Idź. Można się podeprzeć. I. Idź. I. Teraz układamy stopy po ukosie. Teraz się już nie pochylamy, tylko staramy się trzymać plecy wyprostowane. Dłonie są na udach i spływają, zjeżdżamy sobie dłońmi na kolana i wracamy liczyć. I. Ejdź. I. Ejdź. I. Ejdź. I. I luźno. Kręcimy bioderka. Drugą stronę. Jeszcze raz robimy szerszy rozkrok. Teraz uginamy jedno kolano. Teraz sobie pogłębić tak, żeby nasza noga była ustawiona w bok. Ja będę liczył. Przechodzimy, ale staramy się wyprostować nogę drugą. Palce ściągamy stopę do boku. I nie podnosimy się do góry, tylko staramy się przechodzić. Edź. I. Sam. Si. Nie podnosimy się do góry. Go. Rok. Sić. Hać. Tu. Tu. Do góry. Luźno biodra. Drugą stronę. Stopy po ukosie. Lekki rozkrok. Obniżamy tułów. Łokcie na kolana. I rozpychamy kolana na zewnątrz. Kolana pchamy rękami na zewnątrz, ale lepiej z łokcie położyć. I dociskamy sobie bioderko. I przenosimy ciężar ciała z jednej nogi na drugą. Nie odrywamy stopy. Pogłębiamy. Pogłębiamy. Pracujemy. Cały czas nie trzymamy sztywno. Cały czas luźno biodra sobie pracują. Ok, wystarczy. Luźno biodra. Drugą stronę. Kamae. I znowu robimy bardzo luźno wymach. Kolano prosto. Liczę. Ejdź. I. San. Si. Tu. Rok. Sić. Hać. Kiu. Kiu. I zmieniamy nogę. Ejdź. I. San. Wydech. Si. Kiu. Rok. Sić. Hać. Kiu. Kiu. I luźno biodra. Drugą stronę. Ok, wystarczy, jeśli chodzi tyle o taką ogólną, krótką rozgrzewkę. Dzisiaj na treningu zajmiemy się kata basai dai. To jest już ukierunkowane do osób z wyższymi stopniami. Jednak w obecnej sytuacji bardzo proszę, żeby próbowali wszyscy wykonywać to kata. Tyle, na ile będziecie potrafili i rozumieli wykonywać te wszystkie poszczególne elementy. Natomiast osoby ze starszej grupy, bardzo proszę, żeby zwracać uwagę już na poszczególne detale, na to, żeby te wszystkie elementy drobne były wykonywane tak, jak być powinny wykonane. Ale oczywiście zaczniemy od podstaw, zaczniemy od tsuki, lekki rozkrok. Lewa ręka na biodro, prawa ręka z przodu. Przypominam, że nie skręcamy
nie skręcamy barków, tylko robimy krótki ruch, biodro wraca, krótki ruch, biodro wraca, liczę. Ejdź. I sam ocieramy ręce o biodro przy wyjściu, przy powrocie. Ejdź. I sam wdychamy. Trzy. Go. Ruch. Six. Patrz. Two. Two. Ok. Wystarczy. Teraz w miejscu robimy Gedambaraj. Myślę, że nawet ci, którzy zaczynają dzisiaj nawet od białego pasa, starać się, żeby robić jeden płynny ruch, ale robimy na dwa tempa. Ejdź, tempo ni, ręce wracają do pozycji wyjściowej, doją i robimy. Ejdź, i ejdź, i robimy na zmianę ręce. Ejdź. I pamiętamy o tym, że tu są dwa bloki przejściowe, dopiero właściwy blok. Idź. I sian. Ci. Go. Rok. Sić. Ha. Ciu. Ciu. I to samo robimy z blokiem AGU. Pamiętając o tym, że tu są dwa bloki przejściowe, jeden blok, drugi blok i dopiero robimy właściwy blok AGU, czyli blok wznoszący. Nie robimy przekładania rąk, bo to jest tylko ruch. On jest nieskuteczny. I robimy wolno, skimę na końcu, ale robimy jeden płynny ruch, tak? I też robimy na dwa tempa. Ejdź, ni, ejdź, ni, ejdź, ni, san, si, ejdź. I można ćwiczyć w ten sposób. Sam, powoli płynny ruch. Si, go. Nie zapominając o tym, że tu jest wydech. Napinamy mięśnie brzucha. Ej, ręce na dół. Ejdź. I sam. Si, go. Rok. Sić. Hać. Ciu. Ciu. I rozluźniamy ręce. To samo zrobimy z blokiem sotołkę. Soto uk od zewnątrz do wewnątrz. Też staramy się już robić na jedno tempo, ale robimy powoli kimę dopiero na końcu, tak? Bardzo proszę o to, żeby młodsza część grup trzymała pięści już zamknięte. Starsza część grupy może mieć ręce otwarte. Zamykamy dopiero w momencie, kiedy wykonujemy blok. To też jest prawidłowo wykonane. To będzie świadczyło tylko o tym, że my kontrolujemy ręce. Natomiast błędem będzie, jeśli te nasze ręce będą niedomknięte, jeśli kciuki będą źle poukładane. To jest błąd. Natomiast możemy mieć ręce otwarte. Błędem będzie też, kiedy nasze dłonie będą w ten sposób poukładane. Palce mają być jak najbliżej siebie. Powoli robimy. Idź. I na zmianę robimy. Idź. I starać się nie zatrzymywać ręki. Idź. I san, si, go, rok, six, hać. Pamiętając o tym, że nie uderzamy z góry, tylko to jest skręt w bok. Jeszcze dwa razy. X, i san, si, ok, wystarczy. Dzisiaj jeszcze zrobimy blok uć, uk. Ręka od dołu, od wewnątrz do zewnątrz. Wykonujemy ten schemat. Powoli robimy. Ej, i, san, si, ec, i, san, si, ec, i, san, si. Ok, wystarczy. Teraz zrobimy to samo, ale z wyjściem do zenkutsu dachi. Zwracając uwagę na to, że przy samym bloku kolano powinno być lekko ugięte z tyłu. To nie jest typowe zenkutsu dachi. Biodro wyprostowane, noga wyprostowana. My robimy tu, siła wychodzi ze skrętu w barkach, w biodrach. Kolano powinno być lekko ugięte. Błędem jest, jeśli mamy gyakuzuki i kolano jest ugięte, bo wtedy ta siła jest z podstawy, musi być noga wyprostowana. Robimy Gedambaraj na dwa tempa. I
Stan na zmianę? Si. Edź. I. Stan. Pamiętając o tym, że tu kolano ma być mocno ugięte, kiedy nogę będziemy mieli kolano cofnięte, to będziemy zbyt wolni, żeby zrobić ruch do przodu. Będziemy musieli się pochylić. Ten element będzie trwał długo, długo. To w walce ma naprawdę kluczowe znaczenie. Powinniśmy trzymać to kolano jak najbardziej skierowane do przodu. Edź. I pamiętać, żeby nie krzyżujemy rąk. Tutaj blok, blok i dopiero właściwy blok. Edź. I sam. Si, go. Ruch. Sić. Ha, kio. To. I to samo z AGUK. Pamiętamy, dwa bloki przejściowe. Ja będę robił powoli, Kuba będzie robił dynamicznie. Powoli, ale jeden płynny ruch. Idź. I. San. Si. Go. Ruch. Sić. Patrz. Kio. Kio. Edź. I. Sam. Si. Ok. Wystarczy. To samo robimy sotołuk. Tu trzeba pamiętać o tym, że biodro musi się mocno skręcić. Kiedy będę miał biodro za mało skręcone, to ten blok jest nieskuteczny. Musimy skręcić się jak najbardziej. Tu też kolano powinno być zgięte. Kiedy mamy nogę wyprostowaną w kolanie, trudno jest nam wypracować ten schemat w biodrze. Na jedno tempo, powoli płynnym ruchem. Idź. I robimy na zmianę. Idź. I. Sam. Si. To. Rok. Sić. Patrz. To. To. Edź. Pamiętamy o tym, żeby nam kolano nie uciekało do środka. Tu skręcamy się w barkach, w biodrach. Kolano pracuje do przodu. Kolano do przodu. I to samo robimy u ciuk. Jeśli nie będziemy pracowali biodrem i barkami, to będzie tylko ruch ręki. On nie ma żadnej siły. Tu musimy robić. Otwieramy, wyciągamy. Wyciągamy. Tu biodro pracuje. Też zwracać uwagę, żeby nam nie uciekało kolano. I też robimy na dwa tempa. Idź. I. San. Si. To. Rok. Sić. Hać. Kio. To. Ok. Wystarczy. Zawsze możecie do tego wrócić. Zawsze możecie zwrócić uwagę na poszczególne elementy, na poszczególny blok. Można sobie to odtworzyć, poćwiczyć, poprawić te elementy, które wychodzą jeszcze nie tak dokładnie, jakbyście chcieli, pamiętając o tym, mam nadzieję, że tak robicie, chociaż do mnie jeszcze nie dotarło praktycznie chyba 2 czy 3 filmiki, nie krępujcie się, wyślijcie, ten filmik będzie tylko do mojej dyspozycji, nikt inny go nie będzie oglądał, będę mógł to zobaczyć, będę mógł zwrócić uwagę na to, co jeszcze trzeba poprawić, bo czasami też nie jesteście w stanie dostrzec tych wszystkich elementów, które trzeba powtórzyć. Jeszcze sobie powtórzymy same pozycje, pamiętając o tym, bo to jest nasza podstawa. Właściwa pozycja będzie miała znaczenie w kihonie, będzie miała znaczenie w kata, będzie miała znaczenie też w kumite, chociaż w kumite nie wykonujemy pełnych pozycji, nie robimy takich pozycji, ale poprzez trening kata, poprzez trening kihonu wypracowujemy sobie dynamikę mięśniową, wypracowujemy sobie mięśnie, siłę mięśni i to nam pozwala w walce wykorzystać właściwie nasze nogi. Pamiętając o tym, że zen kutsu dachi, zen przód, kutsu zgięty, dachi pozycja. Obie stopy starają się patrzeć na wprost, plecy są wyprostowane. Druga strona, to samo, jeśli połączymy obie pozycje, to mamy kibadachi. Teraz
Kiedy przestawimy stopę, starając się nie pochylać, przestawiamy stopę, pamiętając, żeby nam kolano nie uciekało. Kolano musi iść tak, jakbyśmy stali w zęku cudaci w tą stronę i w zęku cudaci w tą stronę. Oba kolana są na zewnątrz. Tak, to kolano nie może uciekać. I wracamy do pozycji wyjściowej. Tu jest tylko przeniesienie środka ciężkości, kibadaci, ciężar na środku, kokucudaci, przenosimy ciężar na nogę do tyłu. I robimy. Stajemy w kibadaci, plecy wyprostowane, robimy z wydechem, zmieniamy kokucudaci, ni wracamy, w drugą stronę, ni wracamy, ni ecz. I bardzo fajnie, jeśli nawet te ręce będą tam sobie biegały, będzie to świadczyło o tym, że nasze biodra pracują. Bo jeśli będziemy tylko przestawiać, moje ręce są teraz luźne. Jeśli będę tylko przestawiał stopę, to te ręce nie będą pracowały. Natomiast jeśli moje biodra będą robiły ruch, a ręce będą luźno, to będzie widać, że biodro pracuje. Tak właściwie powinno wyglądać przemieszczanie się w pozycji. Ecz. I ecz. I ecz, i pamiętając o tym, że kolano musi być nad stopą w kibadaci, nie może to kolano być tak. Pamiętając, zęku cudaci, obie nogi na jednej linii. Teraz przekładamy z jednej strony na drugą stronę. Ecz, i ecz, dynamika, i sprawdzamy ułożenie stóp, kolan, znowu prostujemy się. I jedziemy, ni, san, i sprawdzamy. I jedziemy dalej, ni, san, plecy wyprostowane, sprawdzić ułamek sekundy i prostujemy się. Do tego dodamy sobie technikę shuto i będziemy robili to shuto z jednej na drugą stronę. Ja będę robił powoli, Kuba będzie robił dynamicznie, chciałbym, żeby na to zwracać uwagę. Ja sobie stanę w tą stronę, Kuba będzie przodem do Was, tak? Powoli robimy. Idź. Ni. San. Si. Go. Sprawdzamy ułożenie stóp. Wszystko gra, kolano. I jedziemy dalej. Ni. San. Se. Go. Rok. Seć. Patrz, to, patrzymy na stopę, trochę uciekła, poprawiasz te elementy, korygować sobie swoje błędy. Ok, to tyle jeśli chodzi o te podstawy, które robiliśmy, które sobie powtórzyliśmy. Teraz chciałbym, żebyśmy zrobili początek Heian Shodan. Zrobimy sobie Kata Heian Nidan całe. I zaczniemy przerabiać kata Basai Dai. Na pewno zostanie nam troszeczkę czasu, więc sobie jeszcze dzisiaj zrobimy dodatkowe kombinacje, które są w wymaganiach egzaminacyjnych. Ja tylko sobie spojrzę, jak stoimy z czasem, żebym mógł się ogarnąć. No, to jeszcze mamy dużo czasu. Robimy początek kata Heian Shodan. Robimy. Ech. Ni. Ech, ni, san, si, ech, ni, pamiętając o tym, age shuto, age uk, ech, ni. O, ech, ni, ech. Ni, ecz, ni, san, ecz, ni, ecz, ni. Pamiętając tutaj o tym, że po trzecim ojzuki robimy obrót. Shuto jest po linii prostej. Teraz jest po ukosie, znowu wracamy na linię prostą i znowu robimy po ukosie.
I robimy kata Heya Nidan. Dla przypomnienia, dla powtórzenia. Ja będę robił troszeczkę wolniej. Wy starajcie się już wykonywać w miarę dynamicznie. Powoli, pamiętając o tym, obniżamy środek ciężkości. Robimy podwójny blok. Robimy ni san i ni san ec. Dostawiamy pół stopy ni okogeri uraken shuto ec ni san. I pamiętać, że tu jest pierwszy kiaj. Cofnij się troszeczkę. Ej, shuto. Ni, shuto. Ja się teraz odwrócę do was. Ej, ni. Ej, uchi, uke. Przeciwna ręka do nogi. Biodro zamknięte. Ni, maigiri, yakuzuki. Ej, ściągamy biodro. Ni, maigiri, yakuzuki. Morote uke. I dalej robimy ec, gedambara, ni, age shuto po ukosie, age uke, ec, gedambara, ni, sam. I wracamy do yoga. Bardzo proszę, żeby starać się robić techniki wolniej, przerwy między poszczególnymi elementami, natomiast starać się, żeby nie robić takich tylko ruchu bez kime, bez wydechu, bez napinania mięśni, bo ta technika nie będzie skuteczna, nie będziecie robili postępów, nie będziecie robili tych poszczególnych pułapów, żeby to całe kata mogło właściwie wyglądać. Musimy starać się robić tak, żeby był widoczny postęp. Lepiej jest ćwiczyć kilka elementów, ale bardzo dynamicznie. Potem kilka elementów kolejnych, znowu dynamicznie, kiedy przerobimy wszystkie te poszczególne kawałki kata, połączyć i wykonać sobie indywidualnie. Jeśli ktoś ma możliwość ćwiczenia przy domu, na ogródku, bo teraz jak wiecie już jest zabronione wychodzenie z domu całkowicie, jeśli chodzi o kwestie, że tak powiem, turystyczne, do pracy, do sklepu, do lekarza, tyle. Nic więcej. Chciałbym, żebyście o tym pamiętali, ale jeśli ktoś ma ogródek, może sobie wyjść, tam będziecie mieli więcej miejsca, będziecie mogli ćwiczyć całe kata. Teraz łyczek wody i zaczynamy kata Basai Dai. Nie pić za dużo, wracamy. Nie pić za dużo. I robimy. Jeśli chodzi o nazewnictwo Basai Dai. Basai to jest twierdza, wtargnięcie, takie tłumaczenie, wtargnięcie do twierdzy. Basai Dai to jest wersja dłuższa. Jest też kata Basai Sho, wersja krótsza, tak jak jest Kanku Dai. I kanku sho to też jest odmiana dłuższa i krótsza, tak się to tłumaczy. Kiedy w kata Heian i Taikyoku Shodan pozycja wyjściowa jest stąd, w kata Teki Shodan to była pozycja wyjściowa, w Basai Dai ręce ułożone są troszeczkę inaczej. Prawa ręka jest zaciśnięta w pięść, lewa ręka jest, prawa dłoń jest schowana w lewej. Prawa ręka jest zaciśnięta, lewa jest otwarta, przymknięta. Ten palec jest tutaj na środku. Jak są ułożone ręce? To jest ułożenie rąk, stane w ten sposób. Do kata Jion, natomiast do Basai Dai, ręce są ułożone przed sobą. Tak jakbyśmy stali w joj, tak mamy ułożone dłoń. Kolana są lekko ugięte. Na samym początku od razu zwrócę uwagę na takie dwa zasadnicze elementy, które się różnią w kata. Niektórzy wykonują ten element pierwszy z wyjściem hiza, z wyjściem kolana
Niektórzy tego elementu nie robią. To jest tak, jakbyśmy... O, ja pokażę to z Kubą. W ten sposób. O. Kuba wyprostowany jest. Pochyla się do przodu w ten sposób. I teraz, kiedy ja go... Jeszcze pochyla się. Kiedy ja go teraz puszczę, on musi zdążyć zrobić ten ruch do przodu. To nie jest tak, że my się odchylamy i sobie robimy. To jest tak, jakbyśmy... Jakby ktoś nam stanął na nogi, potknął nas, my musimy zrobić ten ruch do przodu. Powoli. To są ważne elementy, dlatego przeanalizujemy dokładnie każdą jedną część. Kolana ugięte. Tutaj nie robimy dużego koła. Tak jak jest oś naszego ciała. Otwieramy lewą dłoń. Robi blok do bioder, do hikite. I stąd robimy ruch do przodu. Prawa stopa na wprost. Tu robimy morote uke, ale dłoń jest otwarta. Lewą stopę podpieramy na palce w bok. Prawa stopa patrzy na wprost. Jeszcze raz robimy powoli. Tu robimy blok. Idź. Ni. Do przodu. Ja się teraz odwrócę. Kuba będzie robił tak jak normalnie w kata. Teraz robimy obrót uchi uke, gyaku uchi uke. W kata basaidai ważne jest praca bioder. Biodra otwarte, biodra zamknięte. To jest ważne. I robimy w drugą stronę. Blok przejściowy do soto uke. Przestawiamy całą pozycję. Robimy soto, gyaku soto uke i uchi uke. Jeszcze raz od początku. Powolutku. Idź. Ni. Idź. Ni. Idź. Ni. San. Teraz robimy. Idź. Ude. Takie biedam baraj. Blok przejściowy. Do sotołka. Idź. Ni. Jaku uciuk. Ręce wracają na biodro. Dostawiamy nogi. Stopy są... Prosto, w heiko dachi, lewa ręka, blok przejściowy, nie trzymamy dłoni na wprost, lekko po ukosie, ręka jest lekko ugięta w łokciu. To jest błąd, kiedy jest zgięta. Ona jest prawie wyprostowana. Teraz robimy w miejscu tsuki. Powoli to wygląda, jakbyśmy robili soto uke. Obniżamy środek ciężkości. Skręcamy się, to może najpierw same stopy. Stopy są na wprost, teraz obniżamy środek ciężkości, po ukosie, na palcach się przestawiamy. Na wprost, na palcach, po ukosie. Oba kolana są ugięte. Jeszcze raz. Idź. Ni. Idź. Ni. I teraz dołożymy to tak, jak to mieliśmy. Pod cuki, prawa ręka. Jest soto uke, uchi uke, skręcamy biodro. Tsuki w miejscu. Nogi są prosto. Idź. Sotouk. Uciuk. Jeszcze raz od tego momentu. Idź. Ni. San. Idź. Ni. San. Teraz przestawiamy lewą stopę na palcach. Lewą stopę. Shuto. Do przodu. Shuto. Do przodu. Shuto. Do tyłu, shuto. I zrobimy to kata od początku. Ja tutaj robię z myślą o tych osobach, które jeszcze nie wykonywały tego kata albo dopiero zaczynały. Chciałbym, żeby te osoby, które znają schemat kata, żeby sobie ćwiczyły dynamiczniej, ale też zwracając uwagę na poszczególne te elementy. Powoli robimy. Idź. Ni. Idź. Ni. Tu jest jaku uciuk. Idź. Ja się przesunę, żeby mnie było widać. Ni. Biodro. Idź. Raz. Stopy razem. Idź. Ni. Ręka na biodro. Pięści są zamknięte. Idź. Idź. Ni. Sam. Idź. Ja muszę Kubę też widzieć. Ni, san, stopa, idź, shuto. Ni, san, idź, koku,
przyznaczyć. Pamiętać, żeby zwracać uwagę na to, żeby nam nie uciekało kolano. Teraz najpierw pokażę, co wykonują nogi. Z pozycji koku cudaci przestawiamy się do zęku cudaci. Stopę przednią ze skrętem biodra. W ten sposób. Tu jest H. Uderzenie. Prawa dłoń uderza od dołu. To jest ten element, kiedy my po uderzeniu blokujemy i teraz przechwytujemy rękę, bo to jest właśnie ten element. To jest H. Ściągamy, zamykamy biodro. Dłonie są po ukosie, pamiętać o tym, żeby kciuk był schowany. Dłonie są tu ułożone w ten sposób. Nie trzymamy tak ręki. Dłonie jest lekko po ukosie. Teraz ważny element. Kolano musi nam wejść między nasze ręce. To nie może być tak, że my sobie to kolano podniesiemy i tyle. Bo w interpretacji kata można wykonać element, kiedy łamiemy rękę, którą przytrzymujemy. Uderzamy kolanem, kolano w górę. Teraz skręcamy się w biodrach. Pięści układane są w ten sposób. Skręcamy się w dół takiej okogeri, fumikomi. W dół, noga wraca, przechodzimy do shuto. Jeszcze raz to zrobimy. Tu było shuto, powoli. Ech, ni, ech, ni. Kolano wraca, san. Ja się teraz odwrócę. Do przodu, ech. Też są różne wersje. My robimy w ten sposób, że po shuto ściągamy ręce. Pięści są razem i one tak jakbyśmy podnosili obie ręce do góry. Kolana są lekko ugięte. Teraz należy pamiętać, ci, którzy początek kata robią z kolanem, to teraz też jest z kolanem. Natomiast ci, którzy robią to kata bez wyjścia kolana, to teraz też jest bez wyjścia. Teraz robimy takie uderzenie. Obie ręce trafiają tutaj na żebra. Z tej pozycji robimy kizamizuki. Kizamizuki do przodu. Tak staliśmy. Jest ić. Ni. Teraz jest ić. Prawa ręka jest age shuto. Lewa ręka jest otwarte. Stopa jeszcze patrzy na tam. Tak. Teraz dopiero przestawiamy całą nogę. Wejście w dół. Tak jak w kata Heian Godan. To wejście w dół, tak jak kata Heian Godan. Tak staliśmy, jest idź, przestawiamy, ni. Tylko, że w Heian Godan robiliśmy w ten sposób, w kata Basai Dai ściągamy nogę do nogi. Od początku. Powoli. Idź. Idź. Ni. Ec, ni, ec, ni, san, ec, ręce na biodro, ni, ec, ni, ec, ni, ec, ec, ni, san, ec, ec, kolano, tu jest pierwsze pianie, shuto. Do przodu, shuto. Ja się teraz odwrócę. Ech, ni, ech, ni. Teraz się odwrócę. Ech, raz, ni. Teraz dopiero przestawiamy biodra. Nie pochylamy się, plecy wyprostowane. Ech, i ściągamy lewą nogę do prawej. Tu robimy teraz Nikatsuki Geri i Sotouke. Skręcamy się. Sotouke. Nikatsuki Geri. Gegan Barai. Ech. Tak ułożone ręce. Blok. Powoli. Ech. I znowu robimy Nikatsuki Geri. Uderzenie na dłoń. I uderzamy. Uderzamy. Enki do. Prawy łokieć do lewej ręki. Powoli robimy teraz. Ech. Wrócę się. Ni. San. Tak ułożona pięść lub tak ułożona pięść. Obie wersje są dobre.
Myślę, że jeśli chodzi o kata basaida, to tyle. Jutro wrócimy do tego i powtórzę, zobaczę, ile mamy czasu. 20 minut, to może zdążymy zrobić do końca. Tu już nie zostało dużo elementów, one są trudne, ale zobaczymy, jutro najwyżej sobie powtórzymy. To byliśmy w tym momencie. Raz, dwa, trzy. Teraz ręce, stopa też wraca do połowy lub do całej nogi. Obie wersje są dobre. My robimy stopę do połowy, ręce na biodro, do zenku cudaci. Teraz jest yamazuki. Podwójne uderzenie. Lewa ręka z góry, prawa ręka z biodra. To jest tak, jakbyśmy uderzali w jedną powierzchnię. Nie może być tak, że jedna ręka jest dalej, druga jest bliżej. Jedna ręka jodan, druga ręka chudan. W ten sposób są ułożone ręce. Jeśli chodzi jeszcze o tułów, to ani tak, ani tak. Tu powinna być jedna linia tułów. Powinniśmy być skręceni w linii prostej z uderzeniem na zewnątrz. Tu jest ageuke i takie cuki z góry. Tu jest uderzenie od dołu. Teraz ściągamy. Po ukosie stopy stoją. Ręce są fikite. Obie ręce są zamknięte. Tu jest teraz hizauk. Kolanem blok. Schodzimy do przodu. To samo, co było poprzednim razem. I znowu robimy. Ściągamy. I hizauk. I uderzamy. Podwójne uderzenie rękami. Powtórzymy od początku. Powolutku. Pamiętać, oddychamy. Robimy kimę. Jak tak teraz robicie i ręka jest sucha, to znaczy, że się obijacie trochę. Trochę więcej dynamiki, krótkich elementów, ale musi być dynamicznie, tak? Powoli. Dłonie ułożone, stopy, kolana lekko ugięte. Powoli robimy. I san. Czekaj, się przesunę. Ec. I san. Ec. Ec. I ec. Ec. I san. Ec. I san. Stopa. Ec. I. Pamiętasz, nie przestawiamy stopy w kokutsudachi na wprost. San. Si. Ec. Ni. Skręcamy biodro. Ec. Kolano. Hiza. W górę. Noga w dół wraca. Ni. Shuto. Ec. Ni. Ec. Ni. W niektórych wersjach spotyka się, że po tym uderzeniu robią ruch do przodu. My nie robimy tego ruchu. Raz w miejscu. Ze względu na to, kiedy my wykonamy blok, zaatakujemy partnera, który jest blisko, to on nam nie ucieka. On jest blisko nas, bo trafienie jest tu, więc nie jesteśmy w stanie wykonać tej ręki a tak daleko. Raz, krótki ruch na jodan. Nie przesadzamy. Własne jodan. Dalej robimy powoli. Idź. Teraz dopiero przestawiamy nogę do zenku cudaci. Idź. I lewą nogę ściągamy. Tu są dwa bloki. Jeden blok, drugi blok. Kolana są lekko ugięte. Nie proste, nie do przesady. Ręka jest tak czy tak? Prosto, tak. Pięść jest tak ułożona. Tak, no to źle miałem. Nie tak? W ten sposób jest ręka ułożona. Powoli robimy. Skręcamy się. Teraz jest Sotouk. Mikatsuki giri. Gedan barai. Eit. Głowa. Ni. I znowu robimy. Mikatsuki giri. Eit. Ni. Stanę prosto, żeby było widać. Kuba robi tak, jak powinno wyglądać. Eit. Ni. Sam. I teraz się odwrócę. Idź na biodro, ręce, noga do połowy, do zenku cudaci.
Ręce w podwójne uderzenie. Hejcz. Po ukosie stopy stoją. Hiza. Hejcz. Ni. Hejcz. Hejcz. Ni. Teraz ja pokażę połowę tego ruchu. Dostawiamy nogę. Obracamy się w biodrze. Robimy biedam baraj. Odwrócę się w tą stronę, bo to będzie widać. Teraz robimy Gedan Baraj, Ude Baraj, przechodzimy do Zenku Cudaci w tą stronę. Otoshi Uraken z góry. Teraz w miejscu robimy Gedan Baraj, Ude Baraj, biodra zostają po ukosie. Otoshi Uraken Uchi. Są wersje, które robią, że przestawiają całą pozycję. To też jest dobrze. My po tym ruchu nie przestawiamy pozycji. Raz, skręcamy się jedynie w biodrze. Teraz dostawiamy stop do stopy. Do przodu, po ukosie robimy shuto. Patrzymy do przodu, przestawiamy nogę w koku cudaci w tamtą stronę do shuto. Teraz stopy, ruch jest po ukosie, ale po linii prostej. Dostawiamy stopę do stopy i drugie shuto. I tu jest drugie kiai. I wracamy do pozycji wyjściowej. Skończyliśmy od tego momentu sobie jeszcze powtórzymy. Eits. Ni. Ty w tamtą stronę robisz. Eits. Po ukosie stop. Hiza. Eits. Ni. San. Po ukosie stopy. Eits. Iza, niz, biodra, ręce. Teraz eits. Ja się odwrócę. Ni, san. Eits. Ni, san. Po ukosie idziemy. Eits. Ni, san. I tu jest drugie kiaj. Najczęstszy błąd tu na końcu jest, kiedy mamy shuto. Teraz robimy tak i potem robimy nie po linii prosto. I wracamy do pozycji wyjściowej. To jest Yoi w Kata Basai Dai. Dopiero z tej pozycji można zrobić przejście do Musumbi Dachi. Robimy ukłon, wracamy do Yoi. Lub z tej pozycji wracamy do Yoi. Robimy ukłon i wracamy do Yoi. Obie wersje są dobre. Chciałbym, żeby zwracać na to uwagę. Przypominając, że kata zaczyna się i kończy ukłonem, jest to jeden z elementów wykonania kata. Brak ukłonu jest traktowany jako błąd w kata. Wszystko w karate zaczyna się i kończy ukłonem. Pamiętajcie o tym. Chciałbym, żebyśmy teraz, no to jeszcze zdążymy, żebyśmy teraz pokopali sobie troszeczkę w miejscu parę razy, a potem zrobimy sobie jeszcze może z jedną kombinację taką troszeczkę bardziej skomplikowaną. Stajemy w Eldachi, uginamy troszeczkę mocniej, kolano Kuba będzie stał na wprost, ja będę stał po ukosie, plecy są wyprostowane, staramy się teraz podnosić samo kolano i z tego podniesienia robimy Maigiri. Z podniesienia robimy Maigiri. Nie dźwigamy nogi, nie wypychamy tej nogi. Starać się robić to jak najszybciej, dynamicznie, tak? Eć. Nie, staramy się nie podnosić. Nie nisko koku cudaci, eldaci. Wyższa pozycja, ale kolano ugięte. Jak najszybciej robimy. Eć. I ciężar powinien być na nodze z tyłu. Teraz nie powinno to tak wyglądać, że lecimy do przodu. Teraz jest wyższa pozycja, powinniśmy sobie próbować. Jeśli mamy ciężko ze zrobieniem, noga nam ucieka do przodu, to sobie wybrać tak pozycję, że kiedy podnosimy kolano, to właśnie robimy bez przemieszczania tułowia. To jest teraz błąd, kiedy nasze ciało będzie leciało. Teraz ćwiczymy dynamikę kopnięcia, tak? Robimy. I nie za wysoko. Na chudan wystarczy, tak? Eć. Ale dynamicznie. Ni, z wydechem. San, kamaje trzymamy. Si, jeszcze dynamicznie. Go, rok,
Sić, dynamicznie, hacz. Yo. Nie ciężar do przodu, ciężar do tyłu. To nie znaczy, że mamy się w ten sposób przechylić. Kolano ugięte, tu kolano. Zmieniamy, druga noga. Eldachi, kolano ugięte, kamae i robimy. Ni, dynamicznie. San, si, go, rok, six, hacz, kiu, tu i zmieniamy nogę. Rozluźniamy najpierw nogi. Słuchajcie, to nie może ta noga człapać tutaj i nie zdążamy wrócić. Powoli, gdyby to było w zwolnionym tempie, wyciągamy kolano, kopiemy, noga wraca i dopiero wtedy opada. Musimy to zdążyć zrobić, nie może to tak wyglądać. Noga musi wrócić. To ćwiczenie jest bardzo dobrym elementem do wypracowania sobie dynamiki kopnięcia. To, co potem jest Kizami Maigeri i to skomplikowane, czy Sambon Maigeri, kiedy kopiemy nogą z pozycji potrójne Maigeri Zenkutsudachi. Jeśli mamy tą dynamikę wyrobioną, to wtedy będzie nam łatwiej, ta technika będzie bardziej prawidłowa. Chciałbym, żebyście pamiętali o tym, żeby nie ćwiczyć ruchem mięśni. To nie mięsień, my nie mamy robić w zwolnionym tempie. Mamy robić kolano. Jeśli komuś nie wychodzi, to sobie robi teraz w ten sposób. Na trzy kopnięcie jest, ale eć, kolano, ni, kolano, san, kolano i kopnięcie. I teraz tak ćwiczymy. Uwaga, eć, ni, san, kopnięcie, tak? Eć, ni, san. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę. Ja tak stanę, żeby Kubę było widać i żeby mnie było widać. To nie jest podnoszenie nogi. My mamy zrobić jak najszybszy ruch. To mięśnie brzucha za to odpowiadają. Nie mięśnie uda. Tu ja sobie podnoszę nogą, a my mamy robić tu kolano. Nie pochylamy się, ale kolano robi ruch dynamicznie, tak? Próbujemy. Hej. I dynamicznie. Sam. Za wolno. Eć, szybciej. Ni, szybciej. San i kopnięcie. Zmienimy sobie nogę i znowu robimy na trzy. Ni, san. Eć, ni, san. Eć, ni, szybciej. San. Gardę trzymamy. Zmieniamy nogę. Jeszcze parę razy. Ale dynamika. Eć, wydech. Ni, san. Eć, ni. San, o, teraz trochę lepiej jest. Zmieniamy nogę. Ex, ni, san, wydech. Za każdym razem robimy wydech. Tu jest. Jeśli tu trzymamy powietrze, to jest tak, jakbyśmy w środku mieli balon z powietrzem. Kiedy podnosimy nogę, to te nasze mięśnie uciskają nasze organy wewnętrzne. Jest to bardzo niezdrowe. Pamiętać o tym. Każdy ruch to jest wydech, wydech, kopnięcie, powrót nogi. Tu jest wydech, wydech, kopnięcie, powrót, dopiero wracamy. Dobra, Kuba, jeszcze parę razy. Robimy. Ex. I. San. O, teraz lepiej, lepiej. Ex. I. San. I zmieniamy druga noga. Ex, i, san, wydech. Ex, i, san, ok. Będzie okazja, żebyście sobie to powtórzyli. Macie taką możliwość. Chciałbym, żebyście na to zwracali uwagę. Teraz chciałbym, żebyśmy zrobili technikę z zakresu wysokich brązowych stopni. To jest drugie, pierwsze Q i przygotowanie do egzaminu na pierwszy stopień mistrzowski. Wysoka pozycja, obie stopy są lekko po ukosie. Nie w ten sposób, ale ta stopa nie patrzy na wprost, minimalnie po ukosie. I teraz robimy ruch biodro, robimy gyakuzuki, ściągamy nogę do przodu, tak? Powoli robimy.
Idź, wypychamy biodro do zenku cudaci, gyakuzuki. Teraz dynamicznie ściągamy rękę, ręka idzie na biodro. Znowu jest biodro, idź. Ni, idź. Ni, idź. Ni, idź. Ni, dwa tempa i tu wyżej ręka. Jeszcze raz robimy, powoli, idź. Ni, sam, si, nie całkiem bokiem. Edź, ni, sam, si. Teraz jeszcze dwa tempa. Chcę, żebyś robił na dwa tempa. Dynamicznie, dynamicznie. Bo potem wygląda to czasami tak, że robimy, jeszcze się nie skończy, a my już ściągamy technikę. Musi być stop, 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 tak? Kime, kime, relaks. Robimy jeszcze raz. Parę razy robimy, edź. Ni, sam, si, edź. Ni, sam, si. Cofnij się i robimy drugą stronę. Uwaga, edź. Ni, sam, si, edź. Ni, wolniej, sam, si, edź. Ni, sam, si. I cofnij się. Bardzo bym tylko chciał, żebyście zwrócili uwagę, żeby to potem, jeśli chodzi o długość pozycji, nie wyglądało tak. Bo to jest żadna długość pozycji. My stąd robimy, wypychamy biodro daleko, daleko ściągamy, daleko, daleko ściągamy biodro, tak? To jeszcze po trzy razy, jedna noga, druga i będzie tyle. Edź, ni, sam, si, edź, ni, sam, si. I druga strona. Cofnij się. Za bardzo na bok. Po ukosie. Dlaczego po ukosie? W ten sposób jestem duży do trafienia. Kiedy przechylę moje barki lekko na ukos, to moja powierzchnia do trafienia się zmniejszyła, tak? Zmniejszyła, ale nie możemy stać w ten sposób, bo jest to niezdrowe dla kolana. Stopa jest prawie na wprost. Druga stopa też nie jest bokiem, bo potem to będzie wyglądało, że my będziemy ciągnęli tą nogę, byśmy tą nogę mieli drewnianą. My musimy wypchnąć biodro. Kiedy stopa będzie bokiem, to będziemy wyrywali sobie staw kolanowy. Ona musi być po ukosie i stąd wypchnięcie spowoduje, że stajemy w pełnym, prawidłowym zęku cudaci. Powoli, edź, ni, sam, si, edź, ni, sam, si, ok. Wystarczy, jeśli chodzi o tą technikę. Do tego na pewno wrócimy. Chciałbym, żeby wszyscy się tego poduczyli. No, to akurat. Teraz tak, no w sumie tak, potraktujcie to jako może nie tyle zadanie domowe, ile wyzwanie. Chciałbym, żeby od dzisiejszego dnia każdy zrobił 10 pompek płaskich, ale pompka to nie tak, tylko plecy prosto, uginamy dotykany parkietu, wracamy. Robimy 10 pompek. Jutro robimy 11. I proszę sobie taki zeszycik albo na jednej kartce zapisać. Dzisiejsza data. Dzisiaj jest 25, tak? Czyli jak 25 zrobimy 10 pompek, to za 10 dni zrobimy pompek 20. I bardzo bym chciał, żeby każdy z Was robił sobie te pompki. Za 10 dni poprosić brata, siostrę, babcię, mamę, żeby wziął telefon i żeby nakręcił, jak robicie 20 pompek. Ale codziennie ćwiczymy. Dzisiaj 10, jutro 11, potem 12, 13, aż dojdziemy za 10 dni do 20. I od dzisiejszego dnia do momentu, kiedy się spotykamy, codziennie dokładacie sobie jedną pompkę. Jak się spotkamy za 20 dni, to będziecie musieli zrobić 30 pompek. Jak spotkamy się za 50 dni, to 60 pompek. I każdy z Was kręci sobie filmik, kiedy robi 20 pompek za 10 dni i ten filmik wysyła do mnie. I jeszcze jedna rzecz, o którą chciałbym Was prosić, żeby każdy z Was wymyślił sobie ćwiczenie, które chciałbym przekazać innym, żeby można było go wspólnie wykonać. I najlepiej też by to wyglądało, gdyby to ćwiczenie było nakręcone
filmik wysłany do mnie i ja powiem, kto wymyślił to ćwiczenie, ja po prostu wybiorę. Jeśli ćwiczenia będą ciekawe, jeśli będą dobrze wykonane, to zrobimy je dokładnie. Jeśli coś trzeba będzie poprawić, to ja na pewno powiem, co byłoby lepiej do wykonania. Mając na uwadze, żeby nie wymyślać takich ćwiczeń, do których trzeba być bardzo dobrze rozgrzanym. Bo te nasze godzinne zajęcia to jest troszeczkę za mało, żeby można było wszystko wykonać i poświęcić te pół godziny na taką solidną rozgrzewkę. Pamiętajcie jeszcze o tym, że powinniście się rozgrzewać sami. Kiedy zaczynamy punktualnie o 16, to wy jesteście już rozgrzani. Jeśli będą jakieś pytania, to też proszę pisać do mnie prywatnie. Ja prywatnie będę do was odpisywał, będę wam odpowiadał. Cały czas czekam na wasze zdjęcia z treningów, na wasze krótkie filmiki z treningów. Będę wybierał te najciekawsze rzeczy i na koniec, kiedy spotkamy się już na dojo, na pewno będę starał się wyróżnić tych najbardziej aktywnych. To tyle. Dzisiaj dziękuję. Widzimy się jutro o godzinie 16. Jeśli ćwiczyliście w parach, w grupie, ukłon do siebie. Os. Stajemy na zbióreczkę. Musum bidać. Rej. Os. Sejzam. Wyprostować plecy. Pamiętajcie o tym, żeby był wdech powoli. Zatrzymujemy krótko nosem, powietrze wdychamy. I powoli wydech, tak? Zamykamy oczy mokuso i bardzo luźno sobie oddychamy. Kemo, otwieramy oczy. Shomeni rei. Os. Shihani rei. Os. Kani rei. Os. Kirus. Rei. Os. Arigato. Widzimy się jutro o 16.